Siema wszystkim. Dzisiaj wyprawa na tamę zasilającą jeden z tych trzech młynów. Tu mamy tak, na mapie mamy jeden młyn, zaraz przy rzece. Tu mamy drugi młyn, jest przy nim mostek. A tu jest trzeci młyn, też jest mostek. I na tym trzecim młynie, gdzieś na tym odcinku, tu jest gdzieś regulacja rzeki, która napędzała ten młyn. Także będę musiał go odnaleźć, a resztę opowiem po drodze. Co to za miejsce, gdzie idę i z których lat pochodzi. Ok, widzimy się w terenie. No i wyruszyłem, jestem w drodze na tą tamę. Z opowiadań ludzi tutaj, mieszkańców, dowiedziałem się, że ta rzeczka, czyli ta rzeka Młynówka, ona się nazywa dokładnie Młynówka, napędzała tutaj trzy pobliskie młyny wodne, a tam, gdzie zmierzam, jest podobno tama, jest regulacja rzeczna z XIX wieku, która napędzała jeden tutaj z pobliskich młynów. Tylko niestety, z tego co wiem, to jest ten młyn w prywatnej posesji, także raczej nie będę miał wgląd do niego, żeby zobaczyć, jak on się prezentuje, jak wygląda, czy się zachował do dziś. No ale może mi się uda na tą tamę trafić, może też być ciekawie. Mamy tutaj pole, to bardzo ładne. Jest tu jakieś gospodarstwo. A szum dochodzi gdzieś stamtąd. Także jestem blisko. Obejdę to pole, nie będę chodzić. Raczej nie nieposionym, jak się to mówi. A raczej zasiane nie jest. Ale tu jest pięknie. Piękna, dzika natura. Normalnie coś niesamowitego. Tam właśnie słychać ten szum. Już jestem coraz bliżej, ale tu normalnie jest przepięknie. To jest właśnie ta rzeka, raczej rzeczka, nazywa się Młynówka. Ona właśnie napędzała tutaj na tym odcinku trzy młyny wodne. Zaraz tam podejdę, tylko jeszcze tutaj zobaczę, bo tu widzę fajne drzewo. W sumie drzewo jak drzewo, ale naprawdę jest całe uschnięte i fajnie się wtapia w tą naturę. Naprawdę, naprawdę dzikość niesamowita tu jest. Tu mamy pole. Widzę, że ktoś skosił. Ładnie. A dziś upał niezły. Naprawdę nieraz trzeba przejść kilometry, żeby dotrzeć do fajnego miejsca. I nie wiem, czy mnie będzie słychać, więc będę mówić chyba trochę głośniej, bo jest bardzo duży szum od wodospadu, widzę. Ale naprawdę jest tutaj mega.
Tak. I to będzie to spiętrzenie wody. A tu widzę koryto napędzające młyn od rzeki. Tak, jeszcze stare, betonowane. Widzę, że się filary jeszcze zachowały. Tutaj widzimy jakiś uchwyt. Ale naprawdę mega się to prezentuje. A więc tak, z tego co zauważyłem, mamy tutaj tak jakby musiały być trzy kołowroty, a jeden się zachował. Drugi był tu, trzeci był tam. I to mamy normalną regulację wody. Czyli robiono spiętrzenie wody na tym odcinku. Woda szła bokiem tędy i napędzała młyn gdzieś tam. Także fajna sprawa. A tu widzę, że kołowrót się zachował jeszcze. Jest belka, cały wał jeszcze się zachował. I można zobaczyć na te jeszcze stare okucia na łańcuchach. Trochę to lat pracowało. Ale naprawdę miejsce super. Jeszcze w Polsce można znaleźć takie fajne miejsca dzikie i fajnie pozwiedzać. A tutaj mi się wydaje, że jest. Już wytłumaczę. Choć tak mi się wydaje, że to tak, że tu jest chyba oryginalna chyba oryginalne tak jakby belki od kołowrota, bo widać tutaj wyżłobienie na wałek czy sporzeń, gdzie pracował cały kołowrót. A tutaj musiano dorabiać. Być może jeszcze to funkcjonowało w XX wieku. Bo tu widać, że to jest zrobione z dwutełownika. A tam jest tak jakby oryginał. Naprawdę fajnie, że takie rzeczy jeszcze są do zbadania. Dobra, to ja się szykuję, powrzucam tu magnesem, zobaczymy co tu wyjdzie, bo naprawdę mnie aż ciekawi. Dobra, widzimy się przy jakimś fajnym znalezisku. Okej, pora na magnes. Nie wiem jak wyjdzie dźwięk, bo naprawdę bardzo tu szumi od tego wodospadu. No ale niestety wszystkiego nie można mieć. Okej. A, jest coś. Łańcuch.
O, jest coś. Coś złapał chyba. Jest kawał blachy. Jakiś płaskownik. Jest, mi się wydaje. Jest coś. Nie wiem, to jakby element od zamka, od drzwi. Mamy gości, przyszły kaczuszki. Miejsce super. Może bardziej tutaj może coś być, bo jak woda spływała, to mogło się tam coś zaczepić. Jest coś. To będzie jakiś element chyba od tego spiętrzenia tutaj. Nie wiem, czy to nie będzie pasuje w tą dziurę. O, może być od tego. Całkiem możliwe. Choć tu są wszystkie na śrubki. Ale tak jakby się długość zgadzała. O, tu widzimy bardzo ładne okucie. Już wyrobione oczko ładnie. Musiało wiele lat pracować. Także to może być od tego. Ja tutaj to zostawię. Niech jest. No proszę, jest jakaś obejma. Jest coś? Kurde, piła. I to chyba ktoś ją chyba niedawno wyrzucił. Też nie, jest zardzewia.
Okej. Ja już skończyłem. No i mamy takie zdobycze z wody. Także niewiele tego wyszło, ale naprawdę miejsce normalnie przefajne jest. Naprawdę warto było tutaj trudzić się i przyjść. Bardzo mało takich miejsc jest zachowanych, zwłaszcza że mają jeszcze, że tak powiem, jakiś ślad historii powiązany właśnie z młynem wodnym. No i kupę lat ma, bo to wszystko powstało w XIX wieku, także 200 lat ma. Okej, no to ja się żegnam, wyprawa zaliczona, także dziękuję wszystkim za oglądanie, no i do następnych, trzymajcie się.